O zrównoważonym rozwoju na wyjazdowym posiedzeniu Klubu Parlamentarnego PiS w Strachocinie. Tysiące rodzin na Marszu Życia i Rodziny w Jarosławiu i na pikniku Caritas w Rzeszowie. W aktualnościach także charytatywne pływanie dla chorej Nikoli. I gratka dla fanów motoryzacji, czyli pierwsze podkarpackie targi motoryzacyjne. Marta Januszewska, witam Państwa w aktualnościach. A zaczynamy od Strachociny, gdzie przy sanktuarium świętego Andrzeja Boboli spotkali się dziś na wyjazdowym posiedzeniu Klubu Parlamentarnego posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Politycy dyskutowali m.in. o rządowym programie zrównoważonego rozwoju na przykładzie Podkarpacia, a kluczowe dla naszego regionu działania zapisali w przyjętym specjalnym stanowisku. Wizyta władz oraz parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości w Strachocinie rozpoczęła się od sesji wyjazdowej Klubu Parlamentarnego PiS, podczas której dyskutowano m.in. o sprawach bieżącej polityki, ale także o nadchodzącym lipcowym kongresie Prawa i Sprawiedliwości. Jednak bardzo ważnym elementem dyskusji osób biorących udział w spotkaniu był program zrównoważonego rozwoju, jeden ze sztandarowych programów rządu Prawa i Sprawiedliwości. I właśnie w kontekście takich regionów jak Podkarpacie rozmawiano o dotychczasowych efektach, ale także potrzebach. Chcieliśmy wyakcentować to, że to Podkarpacie potrzebuje przyspieszenia, przyjmując określoną uchwałę naszego klubu, mówiliśmy o tym, że należałoby przyspieszyć rozwój komunikacyjny Podkarpacia. Tutaj kładliśmy nacisk na budowę S19, na lepsze skomunikowanie Podkarpacia z pozostałą częścią kraju, ale także ze Słowacją, także budowa nowych przejść granicznych z Ukrainą. Mówiliśmy także o rozwoju, odbudowie przemysłu gazowo-naftowego, mówiliśmy o wzmocnieniu rolnictwa, mówiliśmy także o tym, by z tego ośrodka karpackiego zrobić tak naprawdę duży ośrodek turystyczny, który byłby atrakcyjny dla naszej części europejskiej, byłby silnym ośrodkiem. O tych rzeczach, które są ważne dla mieszkańców tego regionu, dlatego byliśmy tu i dlatego o tym rozmawialiśmy. Prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślał, że zasada zrównoważonego rozwoju powinna dotyczyć nie tylko wyrównywania różnic między poszczególnymi regionami, ale także dysproporcji w rozwoju, jakie występują w ramach każdego z województw. Chciał uniknąć tej sytuacji, która się zdarza, zresztą zdarza się także i tutaj na Podkarpaciu, że no, stolica po prostu bierze najwięcej. Czasem jeszcze jest jakieś uprzywilejowane miasto, a inni zyskują mniej. To jest bardzo trudne do przełamania, no, ale z tym też musimy walczyć. Chcemy naprawdę zrównoważonego rozwoju Polski. Chcemy, by Polacy mogli żyć z szansami, i to takimi dużymi, osobistymi szansami, w każdym miejscu w Polsce. Nie chcemy, żeby jakikolwiek region czy jakiekolwiek miasto się wyludniało. Zawsze się staramy, żeby nasze stanowiska, nasze uchwały, które przyjmujemy w różnych miejscach kraju, przekładały się na realne działania naszego rządu. I teraz też mamy takie przekonanie, że po dzisiejszym spotkaniu postulaty, które zostały zgłoszone przez Podkarpacie, przez samorządowców i działaczy naszej partii tutaj w regionie, żeby zostały zrealizowane przez rząd. Po zakończeniu sesji wyjazdowej Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości uczestnicy wzięli udział w koncercie patriotycznym oraz mszy w intencji ojczyzny. Wszystko zakończył piknik i spotkanie z mieszkańcami Strachociny. Dzień Matki i Dzień Dziecka świętowano po raz kolejny podczas pikniku Caritas Bądźmy Razem w Rzeszowie. Ulicami Jarosławia przeszedł zaś Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem Czas na Rodzinę. W obu przypadkach chodziło o pokazanie wartości rodziny i tego, co w niej najważniejsze – miłości i poczucia bezpieczeństwa. W jarosławskim marszu wzięło udział około 2000 osób z całej archidiecezji przemyskiej. Wśród nich m.in. członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Ruchu Apostolstwa Młodzieży, Odnowy w Duchu Świętym i Akcji Katolickiej. Z transparentami przeszli głównymi ulicami miasta, aby pokazać, jak ważne są dla nich życie i rodzina. Rodzina dla mnie no jest wszystkim po Bogu rodzina, czyli nadaje sens życiu, nadaje sens działaniu, sens pracy, sens miłości. Jest miejscem, kiedy walczymy, ale też umacniamy się nawzajem. Jest miejscem, kiedy właśnie wzrastamy ku Bogu, z Bogiem. Podobne marsze dla życia i rodziny odbywają się w ponad 160 miastach w całej Polsce. W Jarosławiu po raz pierwszy. Chcemy dać świadectwo
że to są najważniejsze wartości w naszym życiu, że chcemy kierować się planem Stwórcy, że chcemy chronić życie od początku, od poczęcia aż do naturalnej śmierci i że w rodzinie widzimy największą szansę do pełnego rozwoju człowieka. W Rzeszowie tysiące osób wzięło udział w rodzinnym pikniku Bądźmy Razem. Już po raz 24 zorganizowała go diecezjalna Caritas w ramach wspólnych obchodów Dnia Matki i Dnia Dziecka. Bo mama i dziecko to stanowią rodzinę razem z ojcem. Chcemy w ten sposób podkreślić wielkość i wartość mamy, która jest na etacie poświęcania się i zarazem chcemy uczyć szacunku dla rodziców. Ale też pokazywać, jak podkreślają organizatorzy, jak ważne jest, aby wolny czas spędzać razem. Dziś całe rodziny mogły przekonać się, ile to daje radości, nie tylko maluchom. Atrakcji nie brakowało, były koncerty, wielka dmuchana zjeżdżalnia, baloniki, wielkie mydlane bańki, a nawet darmowe lody. A nad dobrą zabawą czuwali wolontariusze Caritas. Żeby każdy był zadowolony i uśmiechnięty. Tak, żeby przypomnieć właśnie, że spędzanie czasu w gronie rodzinnym to jest najlepszy pomysł. Ale na co dzień bywa z tym różnie. Zajęci bywają nie tylko dorośli, pracujący coraz więcej, ale też dzieci, które oprócz lekcji często mają korepetycje, zajęcia w domach kultury i klubach sportowych. Ale ciągle wiele rodzin, jak ta, wykorzystuje każdą wolną chwilę, jak dziś, na to, aby pobyć razem. Zazwyczaj to dużo jest nauki, więc nie tak często, ale dzisiaj akurat się udało, więc jest bardzo fajnie. Także rodzice Tymoteusza i Laurki są przekonani, że poświęcone sobie czas i uwaga są najważniejsze, a o rodzinę i jej szczęście trzeba dbać. Tak jest, że jest gonitwa za pieniądzem, ale no, my się staramy, żeby było nie za pieniądzem, tylko za rodziną. Żeby było razem, mamy dzieciaczki dwoje, także... Rodzina jest ważna, prawda? Bardzo ważna, bardzo, naprawdę. Ciężko było, nie mogliśmy mieć dzieci, teraz mamy, jest super. Naprawdę. Kochane. Częścią pikniku była papieska kremówka, czyli przygotowane przez rzeszowskich cukierników ulubione ciasto świętego Jana Pawła II. Gdyby żył 18 maja, skończyłby 97 lat. I właśnie tyle metrów i kilkanaście tysięcy kawałków w tym roku upieczono i przełożono słodkim kremem. Środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. I zrobiliśmy, ale najwięcej to robiliśmy tej nocy. No, tej nocy było przekładanie, krojenie. Chętnych do spróbowania papieskiej kremówki jak co roku nie brakowało. Pyszna, super, najlepsza. To już 11. papieska kremówka w Rzeszowie. Po raz pierwszy upieczono ją w 87. rocznicę urodzin Jana Pawła II. Miała wtedy 87 metrów. Od tego czasu co roku jest o metr dłuższa. Wielki piknik z okazji Dnia Dziecka odbył się dziś także w uzdrowisku dziecięcym Rymanów Zdrój. Moc atrakcji przygotowano dla przebywających tam na leczeniu małych kuracjuszy, a imprezę połączono z promocją uzdrowiska. Jestem ze Śląska, z Dąbrowy Górniczej. Przyjechałam tu ze względu na drogi oddechowe. Jestem tutaj pierwszy raz i bardzo się cieszę, że przyjechałam. Jest tutaj bardzo pozytywna atmosfera, miło, sympatycznie można spędzić czas. Przyjechałem tutaj z powodu astmy. Również jestem bardzo zadowolony, że tu przyjechałem. Leczysz tu... się? Tak, leczę się. Jestem tu już drugi raz i serdecznie polecam to miejsce. W okresie powojennym jednorazowo do Rymanowa Zdroju przyjeżdżało około 1000 dzieci, czyli tyle przybywało podczas turnusów. W tej chwili te proporcje się odwróciły. Obecnie jest około setki dzieci i 900 dorosłych. Marszałek, podpisując umowę komunalizacyjną, wziął na siebie również zobowiązanie o kontynuowaniu lecznictwa dziecięcego i robi wszystko, aby to niszowe dzisiaj lecznictwo dziecięce rozwijało się. Jeździmy po szkołach, rozmawiamy z pedagogami, rozmawiamy również z lekarzami, bo to tak naprawdę lekarz kieruje dzieci do naszego uzdrowiska. Zachęcamy również rodziców. Chcemy rodziców uświadamiać tak naprawdę, że lecznictwo uzdrowiskowe daje duże plusy i dzieci mogą się leczyć i też świetnie spędzać czas. Była dzisiaj mowa właśnie o tym, że proporcja się zmienia. Rząd będzie się musiał temu przyjrzeć, to jest zadanie Ministerstwa Zdrowia. Ja osobiście chciałbym, żeby jak najwięcej dzieci mogło się leczyć właśnie w takich pięknych warunkach. To jest zupełnie wyjątkowe. Również dzisiejsza uroczystość jest zupełnie wyjątkowa.
trzeci nocny charytatywny maraton pływacki odbył się w Krośnie. Ponad 100 zawodników popłynęło dla chorej 8-letniej Nikoli oraz po nowy rekord. Nikola urodziła się z rzadką chorobą genetyczną. Jej ojciec jest na rencie, a matka musi opiekować się córką. Córeczka choruje na zespół klewstry. Jest to uszkodzenie łańcucha DNA, taka genetyczna przypadłość. No i niestety to powoduje padaczkę lekooporną. Ona i tak zrobiła bardzo duże postępy w czasie, w sumie krótki to był rok czasu i zrobiła naprawdę duże postępy, także myślimy, że z każdym dniem nawet jest coraz większa poprawa i chcielibyśmy, żeby była samodzielna. Może nie będzie nigdy tak w pełni samodzielna, ale na tyle, na ile da radę. Rodzice Nikoli twierdzą, że nocny charytatywny maraton pływacki jest dla nich wsparciem, niezależnie od tego, ile uda się zebrać pieniędzy. Oprócz pływania w tym roku wyjątkowo było widowiskowe palenie gumy przez motocyklistów. Zaangażowaliśmy się w to przedsięwzięcie, ten trzeci maraton pływacki. My jako Stowarzyszenie Motocyklowe Sherwood Riders nie pozostajemy obojętni na potrzeby i krzywdy ludzi, dzieci. Zorganizowanie takiej imprezy pomocnej dla Nikoli, dla nas to jest przyjemność. Trzeba pochodzić po sponsorach, poprosić. Proszenie nikomu jeszcze nigdy nie zaszkodziło. Wsparcia nie odmówili niezawodni strażacy, a także Krośniński Ośrodek Ruchu Drogowego, propagując zapinanie pasów bezpieczeństwa w samochodzie. Ćwiczyłam sobie na symulatorze dachowania. No, wrażenia są niezapomniane i polecam każdemu i przestrzegam przed niezapinaniem pasów. Zajęcia z nurkowania z akwalungiem czy aerobik wodny to atrakcje imprezy charytatywnej. Jej drugim celem było bicie rekordów długości pływania. To jest takie załatwienie dwóch spraw w jednym. Człowiek robi to, co lubi, a przy okazji pomaga. Zbiórka pieniędzy na rehabilitację Nikoli przyniosła ponad 10 tysięcy złotych. Pływacy pokonali przy tym dystans ponad 361 kilometrów, poprawiając ubiegłoroczny rekord o 70 kilometrów. Teraz piękne, stare modele i nowoczesne pojazdy, czyli pierwsze podkarpackie targi motoryzacyjne Automotive, trwające przez cały weekend w G2 Arenie w Jasionce. Swoje samochody pokazało blisko 40 wystawców z całej Polski, ale targi to nie tylko rozrywka. Motoryzacja ma szansę stać się jedną z wiodących, inteligentnych specjalizacji naszego regionu. Jaguary, Bentley R-Type z 1955 roku, radiowóz milicyjny i takie unikaty jak ten Fiat. Na pierwszych podkarpackich targach motoryzacyjnych Automotive 2017 takich perełek było dużo więcej. Na przykład Volvo P1800, czyli auto Simona Templera, bohatera kultowego już świętego. Wszystkie na sprzedaż i gotowe do jazdy. Te auta to nie są jakieś zabytki, które będą stały sobie gdzieś w muzeum, tylko są to auta o absolutnie doskonałej wartości użytkowej. Zapewniam, nie mają kamery cofania, nie mają poduszek, niektóre nie mają nawet pasów, bo za stare. Ale pod każdym innym względem szkoda, że nie możemy pojechać na przejażdżkę. Inwestycja w stare samochody to już nie tylko hobby, ale prężnie rozwijający się biznes. Bo tego typu dobra rzadkie to obecnie lider na rynku motoryzacyjnym. Automotive 2017 to jednak nie tylko powrót do motoryzacyjnej przeszłości. Coś dla siebie znaleźli też amatorzy szybkiej jazdy i sportowych modeli. Adrenaliny dostarczyły specjalne pokazy treningów show driftingowych. Samochody są specjalnie przygotowane. Skręt jest powiększony idealnie. Przy skręcie koła przylegają do asfaltu. Kierowcy to profesjonaliści, którzy trenują, nie jeżdżą tylko tutaj, ale po całej Polsce. Targi, jak podkreślają organizatorzy, to jednak nie tylko zabawa i potrzeba rozwijania pasji, ale szansa dla gospodarki. A to dlatego, że branża motoryzacyjna na Podkarpaciu od lat się rozwija i warto w nią inwestować. Wróciliśmy z tymi targami po dosyć długiej nieobecności takiego wydarzenia tutaj w tym regionie i chcielibyśmy, żeby to wydarzenie zagościło na stałe. Jest to pierwszy pilotażowy, nazwijmy to, odcinek tych targów. Chcemy, żeby motoryzacja jako wiodąca inteligentna specjalizacja województwa pojawiała się tutaj często. Podkarpacie jest również i może stać się centrum motoryzacji nie tylko w Europie, ale i na świecie. Więc nie tylko towarzyszy nam zabawa, ale przede wszystkim pokazanie naszych możliwości. Podczas pierwszych podkarpackich targów motoryzacyjnych można było oglądać samochody ponad 40 wystawców z całej Polski.
Imprezie towarzyszyły też pokazy, panele dyskusyjne i wystawa fotografii motoryzacyjnej, którą można oglądać w G2 Arenie do 18 czerwca. Piękna pogoda ściągnęła tłumy turystów do Leska, miasta nazywanego Bramą Bieszczadów. Jego atrakcje odkrywali dziś z kamerami programu Wiosna w regionach nasi reporterzy Ilona Małek i Marcin Pawlak. Powiedzcie zatem, co udało się odkryć. No rzeczywiście, Lesko to, tak jak powiedziałaś Marto, brama, bieszczadzka brama i to, co nam się udało tutaj odkryć, to to, że teraz, kiedy Państwo planują wyjazd w Bieszczady, to nie tylko warto, ale trzeba się tutaj w Lesku właśnie zatrzymać, nawet można na dłużej. Jeśli ktoś nie zdążył podczas dni Leska, które trwają od piątku, nic straconego, przed nami w końcu wakacje, a jest tutaj sporo atrakcji, które można podziwiać pieszo, rowerem, czy na przykład wzbić się w powietrze. Razem z nami pan Tomasz Wojtanowski, Urząd Miasta i Gminy Lesko. Witamy. No tak, o tych atrakcjach dziś przez cały dzień na antenie TVP 3 Rzeszów mówiliśmy. Nie o wszystkim podobno zdążyliśmy powiedzieć, ale no po prostu trzeba przyjechać do Leska i zatrzymać się tutaj, prawda? Dokładnie. Nie można Leska w swojej podróży omijać. Warto tu przyjechać, zatrzymać się i w ogóle skorzystać z atrakcji, które udostępniamy turystom. I jest jeszcze kilka miejsc świetnych, chociażby nie wspomnieliśmy za bardzo dzisiaj o rzece San, chociaż... Mówiliśmy o wędkarzach, tak, którzy bardzo upodobali sobie tę rzekę. To jest w ogóle znakomita baza dla wędkarzy, noclegowa również. Także jest wiele, wiele jeszcze innych miejsc. Konie, paralotnie, motoparalotnie. Po prostu także oprócz tego no, atrakcje, w ogóle dziedzictwo kulturowe, atrakcje synagoga. Turystyczne, historyczne. Tak, dokładnie. Synagoga, cmentarz znany, w ogóle cmentarz żydowski Kirkut, kościół, który też warto zobaczyć, wejść. Co prawda w tej chwili odbywa się rekonstrukcja tego kościoła, ale po prostu jest ciekawy. Myślę, że każdy może w ogóle zobaczyć. Panie Tomaszu, o bazie tej sportowej też mówiliśmy, bo dziś przez cały dzień jesteśmy jeszcze tutaj przy basenach, przy kompleksie basenowym w Lesku. Na basen też na razie jeszcze na ten kryty cały czas. Dzisiaj też widzieliśmy, że ludzie przyjeżdżają i czekają, kiedy już zostanie otwarty ten otwarty basen. Ten powiedzmy, odkryty. Że jest podgrzewany. To znaczy on jest podgrzewany, naturalnie woda jest, posiada temperaturę około 30 stopni, także bardzo wielu osób korzysta z tego. Myślę, że w niedługim czasie będzie otwarty, tak, mamy już kilka dni słonecznych, także warunki na pewno będą świetne do tego, po prostu żeby również otworzyć już ten basen zewnętrzny. Tak krótko jeszcze podsumujmy, za nami 3 dni Leska, dzisiejszy dzień jest ostatnim dniem, no niestety dobiega końca, jeszcze tutaj muzyka na szczęście rozbrzmiewa, no, ale to działo się przez te 3 dni Lesku. Sporo. Myślę, że każdy znalazł coś dla siebie. Pierwszy dzień, piątek, był przeznaczony dla młodzieży. Odbył się barny kołowrót ulicami miasta. Dzieci przeszły od przedszkola do szkół ponadgimnazjalnych. Bardzo dziękuję dyrektorom, którzy się zaangażowali. Tutaj również były konkursy, chociażby konkurs na najciekawszy strój w konwencji baśni Andersena. Także bardzo... Sporo atrakcji, ale to za nami, ale przed nami wakacje. I co przed nami? Jakie plany? I przede wszystkim nastawiamy się tutaj, aby uatrakcyjniać pobyt, czyli udostępniać te miejsca, które mamy. Budujemy nowe atrakcje również, także myślę, że każdy znajdzie tutaj coś ciekawego, interesującego dla siebie, począwszy od kuchni regionalnej, poprzez no, fantastyczne noclegi, przygody w Bieszczadach. Nie powiedzieliśmy, przynajmniej ja nie mówiłem, na temat spływów pontonami, które też w ogóle tu się odbywają. Są bezpieczne i bardzo atrakcyjne. A więc wiele, wiele, wiele atrakcji, jak Państwo słyszą. Panie Tomaszu, bardzo dziękujemy. Dziś także ten ostatni dzień, dni Leska, należał do nas, do Telewizji Rzeszów, bo także można było tutaj zapoznać się z naszą pracą, chociażby spróbować na przykład, co to znaczy charakteryzacja, bo przez cały dzień w specjalnym naszym tutaj dzisiaj polowym studiu panie mogły być pomalowane, były też konkursy dla dzieci, a więc dużo, dużo się działo, no i co, po prostu zapraszamy do Leska. Zapraszamy do Leska i myślimy, że przez ten cały dzień udało nam się Państwa przekonać, by umieścić właśnie to miasteczko na trasie swoich wakacyjnych wycieczek. Ilona Małek, Marcin Pawlak i Lesko, czyli Brama Bieszczadów, a my przenosimy się na północ regionu. W naszej narodowej świadomości to jak raj utracony, bo miało być tak dobrze, a skończyło się tragicznie. Mowa o dekadzie lat 30. XX wieku, która fascynuje kolejne pokolenia Polaków, a świadczą o tym wystawy i koncerty organizowane z okazji 80-lecia Centralnego Okręgu Przemysłowego. Wyjątkowo udanie, nastrój i atmosferę tamtej epoki pokazuje otwarta właśnie w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli wystawa zatytułowana Życie towarzyskie w Centralnym Okręgu Przemysłowym.
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli chciało pokazać drugą stronę życia budowniczych Centralnego Okręgu Przemysłowego, a co by budowali przeważnie ludzie młodzi, którzy słuchali muzyki, chodzili do kina, lubili sport. Są to eksponaty, które pokazują, jak w dawnych czasach rzeczywiście dbano o strój, dbano o pewien ceremoniał, o pewne obyczaje i wcale nie dotyczyło to elit. Chociaż z drugiej strony można powiedzieć, że w ogóle zakłady copowskie zrzeszały takie elity, bo dostać się tutaj do pracy nie było łatwo. Trzeba się było wykazać nie tylko fachowością, ale też pewną nieskazitelnością moralną. I dopiero wtedy można liczyć było na przyjęcie. Ale z drugiej strony, gdy ktoś został przyjęty, miał fantastyczne zarobki. Dzięki temu ludzie na przykład na weekendy wyjeżdżali do teatru czy opery do Lwowa na dancingi, a także starali sobie oczywiście zabezpieczać jakieś fajne formy spędzania wolnego czasu na miejscu. A więc powstał klub sportowy, którego założycielem był Feliks Olszak, dyrektor zakładu hutniczego w Zakładach Południowych, a po wojnie rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Tutaj na przykład już w Stalowej Woli osiedle dopiero powstawało, w zasadzie jeszcze nie było miastem, ale już przed wojną odbył się jeden wielki bal w kasynie urzędniczym w obecnym gmachu zajmowanym przez Urząd Miasta, gdzie panie wystąpiły w wieczorowych toaletach, a panowie we frakach. Atrakcyjnie zapowiadał się nowy sezon kulturalny. To plakat anonsujący tournée Teatru Wołyńskiego i Lubelskiego po terenach Centralnego Okręgu Przemysłowego we wrześniu i październiku. Niestety tych spektakli nikt nie obejrzał. Był 1939 rok. W aktualnościach sport. Stal Stalowa Wola już pewna utrzymania w drugiej lidze piłkarskiej. W przedostatniej rundzie rozgrywek hutnikom potrzebny był remis i w starciu z Polonią Bytom padł wynik 1-1. Mecz w Bytomiu z ostatnią w tabeli Polonią był kluczowy dla Stali walczącej o utrzymanie. W pierwszej połowie obydwa zespoły czekały na błąd rywala, ale więcej szans mieli grający w zielonych strojach goście. Hutnicy bramkę zdobyli dopiero w 63 minucie, gdy po zagraniu ręką w polu karnym obrońcy Polonii sędzia podyktował rzut karny. Pewnym egzekutorem był Adrian Gębalski, ale Stali nie udało się dowieść zwycięstwa do końca. W 74 minucie wyrównał Piotr Ceglarz. Ten jeden punkt daje jednak drużynie Janusza Białka utrzymanie. Bez charyzmy mecz, no można powiedzieć, Polonia prowadziła sobie grę, my próbowaliśmy kontrolować, mieliśmy w pewnych momentach przewagę. W sytuacji wydaje mi się, że mieliśmy więcej klarownych, gdzie stworzyliśmy sobie i mogliśmy zakończyć to bramką, nie wpadło, ale wiadomo, że nie patrzymy na to, mamy pewne utrzymanie i gramy dalej. Siarka pożegnała się ze swoimi kibicami przykrą porażką z Rowem. W ostatniej rundzie sezonu nasze zespoły zagrają mecz derbowy. W Centralnej Lidze Juniorów podkarpackie zespoły walczą o utrzymanie na tym najważniejszym froncie rozgrywek. Dla Mieleckiej Stali kluczowy dla spełnienia tego celu był mecz z Koroną Kielce. Musimy przede wszystkim patrzeć na siebie, na ten mecz z Koroną i później z Wisłą, bo ten mecz teraz, dzisiejszy z Koroną jest najważniejszy dla nas, a co tam się będzie działo, nas to nie interesuje, dopiero po meczu siądziemy, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. Biało-niebiescy od 10 minuty tego spotkania grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla jednego z obrońców, ale Stal dzielnie walczyła nie tylko o utrzymanie remisu, ale o pełną pulę. Tylko 3 punkty przedłużały nadzieję mielczan na utrzymanie. O losach meczu przesądziła jedna akcja w 60 minucie spotkania. Gol Marcela Steca dał zwycięstwo Stali. Mielczanie są jednak tuż nad strefą spadkową, mając tyle samo punktów co ŁKS Łódź. O wszystkim zadecyduje ostatnia runda, w której Stal zagra z Wisłą w Krakowie. I jeszcze informacja dla kibiców czarnego sportu. W żużlowych derbach południa Stal Rzeszów przegrała dziś z Unią Tarnów 37-53. I teraz to wszystko w aktualnościach. Dziękuję. Do zobaczenia.